ale była również nauczycielką dla nas. My jej bardzo wiele zawdzięczamy. Każdy przyjazd do Kazimierzy Wielkich, przynajmniej trochę powiem o sobie, i spotkanie z druhną to było dla mnie niesamowicie ważne wydarzenie. I tak jak to pan powiedział, trzeba było czasem się gimnastykować, żeby coś, żeby wypaść dobrze w oczach druhny, bo to było najważniejsze. W Hadesie, jak w troskliwej rodzinie, swe zdolności odkryli, tu zaopiekowani i ubogaceni, oświeceni i światem zachwyceni, otrzymali kapitał największy, miłość, nie z tej ziemi, dlatego mogli odważnie i pewnie w swą dorosłość wkroczyć, by swoimi osobowościami cały świat zauroczyć. I łza się kręci w oku tych, którzy tego nie doświadczyli, nie mieli szczęścia, bo nie spotkali na swej drodze ukochanej wychowawczyni Emilii. To jest pani, no teraz. Wcześniej Małgosia Domagała, druhna Ewa Maj, z którą dziś poznaliśmy się. Co? Małgorzata Krzyś, Gładysz Gład Tadeusz, Wojciech Przepatowski, Maria Pęczak, Jolanta, o nie znam, Kwiecień, tak, Mirosław Minkina, Barbara Baradziej, przepraszam, jeżeli coś może być, Lucjan Marosek, Alicja Gorychowska, tu są podpisy, to ja mogę też trochę przekręcić, przepraszam. Druhna Ewa Puchała, podpisała się druhna, Krystyna Sadowska.